Chłopacy po treningu, mamy już pierwszy dzień kampu za nami. Jak wam się podoba? Przede wszystkim chciałem wam pogratulować Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych. Nie byłem na waszym finale, zawsze jeżdżę na, ale za to przyjechałem tutaj. Jako taki drobny rewanż. No. I myślicie, że tutaj przy tych dwóch wysokich, rosłych panach Adam Wójcik, Jerzy Minkowski idzie się czegoś nauczyć? Ciekawe ćwiczenia. Wytrzymiecie te parę dni tutaj? A tęsknicie już za rodzicami? Nie. Tutaj tak samo to wszystko Wrocław jest. Ale wszyscy nie przyjechali, co zdobyli złoto, nie? A ty złoty medal masz? Nie ma. A bo ty jesteś piąta klasa. Nie, to jest trzecia, nie jest taki mały. To jeszcze może za rok. I tu jeszcze grupa chłopców z Białegostoku. Wytłumaczcie mi, jak to się stało, że tutaj jesteście. Ja doskonale wiem, po prostu wygrały dziewczyny. Wyście na Mistrzostwa Polski zajęli miejsce 10. Ale z racji tego, że jesteście tutaj krócej, bo jedziecie za chwilę do Wilka na obóz w sobotę, czyli ten kamp będzie trwał parę dni krócej i za to mogli trenerzy dokoptować chłopców, żeby to się wyrównało wszystko. I z tego jeszcze się pewnie bardzo szczęśliwi. Widać to po uśmiechu tego chłopaka. Patrzcie, jaki zadowolony. To samo, to mi się podoba. Fajnie. Wszystko, chłopcy się dobrze sprawują. Dobrze chłopcy sprawują. Za chwileczkę, bo ja film robię i zrobimy ten. Szkoda, że nie będą do samego końca, nie? Czemu nie będzie ich? Bo oni na obóz jadą w niedzielę do Wilkas. W piątek. Oni tylko do piątku są. O, a gdzie to? Do Wilkas jest to gdzieś na Litwie. Mazury. To taka nazwa Wilkas. Tak, tak. Gdzie? Jak zamierzacie spędzić dzisiejszy wieczór? Grając w Kenta. Ja proponuję film NBA o Michaelu Jordanie na przykład. To ja mam różne filmy. Z kim chcesz film? Z jakim koszykarzem? Z Kobe Bryantem? Będzie z Kobe Bryantem. Ja chcę oglądać film. Takie ładne koszulki się to dostali. A co oznacza na koszulce AW10? Adam Wójcik 10. Czemu 10? No bo ma numer na koszulce, nie grał. Grał z takim numerem, z dziesiątką. A wiecie, ile Adam Wójcik ma wzrostu? Nie, 2,7. Dobrze. 2,5. A jeszcze na pewno pojedziecie na swój obóz klubowy, nie? Powiedzcie mi, jesteście mistrzami polskich szkół podstawowych, czyli U13 szkolne. Czyli można powiedzieć, że za chwilę nowy sezon, to powinniście powalczyć już o U14, o medal. Dacie rady? Ja wam powiem tak, mistrz Polski zawsze jest w finałach U14. Jakby nie było, to znaczy, że jest coś nie tak. Ja znam wszystkich mistrzów i zawsze mistrz Polski w finałach jest. Chyba też to tego dokonacie. Tak, przegrywali. WKK Wrocław, SP 67, mistrzowie Polski wygrali Energię, tu przede mną MVP. Wybrany. Wszystko wiem. Serdecznie pozdrawiamy. Machamy rodzicom. Machamy rodzicom, babci i dziadkowi może.